Być może nie wszyscy są tego świadomi, ale 31 stycznia miało miejsce naprawdę historyczne wydarzenie, które prawdopodobnie trafi do podręczników, a mianowicie Wielka Brytania definitywnie ostatecznie opuściła Unię Europejską. Jakie będą skutki tego wydarzenia, to jeszcze tak naprawdę czas pokaże, nikt jeszcze nie wie tego w 100%. Natomiast z tej okazji pojawia się też całkiem sporo głosów na temat potencjalnego wychodzenia. Polski z Unii Europejskiej i mówiąc, mam tutaj na myśli pojawianie się głosów, na, na myśli chociażby to, że w niedawnym sondażu przeprowadzonym dla Rzeczpospolitej. Jedna trzecia Polaków uważa, że w ciągu najbliższych 10 lat Polska może opuścić Unię Europejską. To nie znaczy, że chcą tego, ale uważ, o, o, uważają, że jest taka możliwość. I przy tej całej, przy tej całej dyskusji, czy, czy, czy to jest w ogóle możliwe, czy powinno się to dać, czy nie powinno, mam wrażenie, że umyka pewna istotna kwestia, o której sobie dzisiaj wspomnimy. Po pierwsze, czy w ogóle jest szansa na to, że Polska rzeczywiście opuń, opuści Unię Europejską? Nie. W sensie nie w najbliższych latach. I jest to dość jednoznaczne z tego powodu, że po pierwsze, prawie 90% Polaków uważa, że, Unia, że Polska powinna zostać w Unii. Polacy są jednym z najbardziej euroentuzjastycznych narodów w Europie. W Francuzi, Niemcy i tak dalej, tam jest znacznie mniejszy ten odsetek ludzi, którzy uważają, że, że potencjalnie. W sensie, którzy się poz pozytywnie wypowiadają o Unii Europejskiej, więc nastroje Polaków są całkowicie jednoznaczne. Polacy zdecydowanie, kategorycznie chcą pozostać w Unii Europejskiej, a nasz rząd, wbrew temu, co niektórym się może wydawać, nawet partia rządząca obecna, też jest raczej proeuropejska. I to oczywiście w sensie, oni mają oczywiście tam te swoje przepychan przepychanki z biurokratami tamtejszymi, ale to nie jest nic dziwnego. To nie jest nic dziwnego, że oni się tam no, realizują swój interes polityczny. Natomiast i, i zarówno, zarówno patrząc na ich postawy, na ich deklaracje. Święty Pamięci Lech Kaszyński był wielkim entuzjastą y, europejskiej armii, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tam nigdzie na warstwie, przynajmniej formalnej, przesłanek do wychodzenia z Unii, a dodatkowo ludzie tego po prostu nie chcą. A to jest partia, jakby na to nie patrzeć, kierująca się w dużej mierze tym, co ludzie chcą. Więc to byłaby w sensie, nie ma, nie widzę w żaden sposób po prostu takiego y, zagrożenia. I, natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego, że wielu ludzi y, próbuje, że tak powiem, straszyć tym, że. że nasza obecna partia rządząca będzie chciała wyprowadzić nas z Unii i to jest, wydaje mi się, że to jest straszenie w pewien sposób być może nawet skuteczne, ponieważ, no jak widzieliśmy, ogromna większość Polaków chce pozostać, więc jeżeli ktoś grozi im, że, yy, że ta partia chce wyprowadzić ludzi z Unii, no to, no to wiadomo, że będzie, będzie opór przeciwko temu, ale ponownie, wydaje mi się, że nie ma absolutnie żadnych podstaw, by się faktycznie tego obawiać. Natomiast w kwestii samego właśnie potencjalnego opuszczania Unii, mamy dwie takie charakterystyczne postawy w które nie są, nie są, mam wrażenie, szczególnie popularne, że to jak widzieliśmy, ale, ale wydaje mi się, że są, jest to ciekawe a mianowicie, po pierwsze, mamy takich fanatycznych eurosceptyków zorganizowanych wobec wokół pewnego jednego mniej, mniejszego klubu parlamentarnego, którzy uważają, że wręcz no, niektórzy z nich można się spotykać z takimi opiniami w internecie, że Unia Europejska jest właściwie wcielenie zła, że jest właściwie jak za ZSRR albo jak trzecia rzesza. I, i po, po, pierwsze, po pierwsze, nie może być jednym i drugim, w sensie, Unia Europejska nie może być jednocześnie jak trzecia rzesza i jak za ZSRR. Po drugie, jeżeli ludzie ludzie porównujący Unię Europejską do Związku Radzieckiego, chyba nie do końca wiedzą, jak wyglądało życie w Związku Radzieckim. To znaczy, ja wiem, że Unia Europejska ma sporo problemów, ale porównywanie go do, jej do, do Związku Radzieckiego i tego, co tam się działo, jest po prostu jest, y, nie dość niepoważne, po drugie jest niemal, że powiedziałbym, obraźliwe dla ludzi, którzy cierpieli w Związku Radzieckim. I ja rozumiem, i, i to dla jasności, ja sobie zdaję sprawę z tego, że w Unii Europejskiej jest silny front socjalistyczny i że są dokumenty. Ja wiem, kim był Altiero Spinelli itd., i zdaję sobie sprawę, że wewnątrz Unii Europejskiej są siły, które, siły polityczne, które y, mają taki kierunek bardzo socjalistyczny, w sensie jasne, jeżeli ktoś o tym poczyta, to, to nie jest jakaś szczególna tajemnica. Natomiast to nie oznacza, że Unia Europejska jest jak Związek Radziecki. To nie są te same stwierdzenia. I Jeśli ktoś chce zwracać uwagę na problemy czy patologie Unii Europejskiej, to nie ma żadnego problemu, ale stanowczo odradzam tego typu ukategoryzowanie z tego powodu, o którym powiedziałem. Natomiast mamy też zjawisko, chyba nawet trochę częstsze, mam wrażenie, takich fanatycznych euroentuzjastów. Ludzi, którzy się boją, mam wrażenie, to jest taki: tak odbieram po prostu osoby, które napotkałem z taką postawą. Osoby, które się po prostu uważają, że przynależność do, do Unii Europejskiej to jest zasadniczo świętość, że jeżeli byśmy y, wyszli z niej, to, jest, to byłoby to zaburzenie jakiegoś świętego porządku, że, że, że przestaniemy być częścią Europy, że to byłaby najgorsza z na, na, możliwość, jaka mogłaby się wydać. A gdy się próbuje rozmawiać z takimi ludźmi, to dlaczego? Dlaczego tak jest? No, to bardzo często, że, że to jest oczywiste. Albo, że no, bo przecież jesteśmy częścią Europy. Albo, no, bo przecież, przecież że oni się czują Europejczykami, i tak dalej. W sensie, I mówię, zaznaczam, że mówię teraz z doświadczenia własnego tylko, ale. Wydaje mi się, że potrafi, że, że, że wygląda to niemalże jak takie religijne podejście do tego tematu, że nie umiemy wyjaśnić do końca, dlaczego tak jest, ale to są nasze najwyższe wartości. I to jest bardzo ciekawe dla mnie osobiście, bo to tylko pokazuje, że taki stan, takiego, yy, taki stan, który można, no, może pseudo-religijny nazwijmy bardziej to w ten sposób, się pojawia u ludzi niejako naturalnie, a nie jest wyłącznie cechą faktycznych yy, religii. Natomiast we wszelkich rozważaniach na temat tego, czy Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej, czy nie, poza faktycznymi argumentami, wydaje mi się, że należy pamiętać o bardzo jednej istotnej rzeczy, o której, właśnie, tak jak mówiłem na początku, mam wrażenie, że mało osób pamięta. A mianowicie, należy sobie zadać dwa bardzo podstawowe pytania. Po pierwsze, dlaczego Polska jest w Unii Europejskiej? A odpowiedź na to jest bardzo prosta. Jesteśmy w Unii Europejskiej tylko z jednego powodu ponieważ uznaliśmy, że nam się to opłaca. A drugie pytanie to, dlaczego zostaliśmy przyjęci do Unii Europejskiej? I ponownie przyjęci do Unii Europejskiej zostaliśmy tylko i wyłącznie z jednego powodu, ponieważ Unia Europejska uznała, że im i że Wspólnocie Europejskiej będzie się to opłacało. Nie, nie dołączyliśmy się do, do Unii Europejskiej, żeby wypełnić dziejową misję. Unia Europejska nie przyjęła nas dlatego, żeby szerzyć wartości na wschodnią Europę czy coś takiego. Nie, 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 nie. Za obydwoma tymi decyzjami stały stricte, stały stricte pragmatyczne, polityczne decyzje. I warto sobie to uzmysłowić, że polityka to są zasadniczo liczby, a wszelkie takie hasła, które były promowane, prawda, przy, które są promowane w ogóle przy, w tym temacie, no to jest w pewnego rodzaju gra. I ja o tym mówię, ponieważ ja, ja, się, ja się po prostu bardzo często spotykałem, mówię, ja, 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 miałem takie doświadczenie, po prostu, ludzi, którzy są naprawdę inteligentni. Oczytani, wykształceni i potrafili mi powiedzieć, że oni, oni nie wierzą, oni nie potrafią, nie potrafiliby pogodzić się z faktem, że do Unii Europejskiej się przyjmuje państwa tylko dlatego, że Europie się to opłaca. Przecież to jest, przecież zupełnie nie o to chodzi. Przecież to są te wspaniałe europejskie wartości i taka nasza wielka wspólnota i tak dalej, I oni się tam wszyscy lubią, a to nie jest, a to nie jest kwestia korzyści. I dla mnie jest to po prostu zadziwiające, jak odradzam, odradzam. Taką perspektywę, ponieważ, tak jak mówiłem, można się po prostu bardzo, bardzo, bardzo mocno zdziwić na tym, że y, wielkie organizmy polityczne, zwłaszcza gdzie jest rozproszona odpowiedzialność, y, realizują. No w sensie one to robią niedoskonale, prawda? I można powiedzieć, że Unia Europejska czasem działa wbrew swojemu własnemu interesowi, ale to dlatego, że źle go rozpoznała, nie to dlatego, że ktoś świadomie to robi, tak? Yy, i, I oczywiście takie rzeczy się zdarzają, natomiast yy, odradzam, tak jak mówię, doszukiwania się. Yy, jakichś szczególnie wzniosłych, metafizycznych idei w sojuszach politycznych. I dla jasności: ja osobiście, ja osobiście nie jestem fanem bardzo wielu kierunków, które Unia Europejska obrała, i wiele rzeczy mi się tam nie podoba, ale to nie jest powód moim zdaniem, żeby projekt ten wyrzucać do kosza. I tak jakby się mnie ktoś zapytał, czy, czy ja prywatnie uważam, że powinniśmy wyjść z Unii Europejskiej, to powiedziałbym, że nie widzę ku temu powodów. To znaczy, te problemy, które są, oczywiście są, ale wydaje mi się, że, można, że jeszcze jest czas do rozwiązywania tych problemów i wydaje mi się, że w tym momencie nie ma dostatecznych argumentów, żeby, żeby, to, żeby Unię Europejską opuszczać. Natomiast jednocześnie stanowczo odradzam postawę takiego dogmatycznego przywiązania do członkostwa w Unii, ponieważ jesteśmy w niej, ponieważ nam się to opłaca. I w momencie, gdy uznamy, że przestało nam się to opłacać i że nie będzie się to nam opłacać w najbliższej przyszłości, to wtedy powinniśmy ją opuścić. Oczywiście, że tak nie ma sensu tkwić w organizacji politycznej wyłącznie dla zasady. Organizacje polityczne istnieją po to, by przejawiać konkretne korzyści dla ich członków. I Polecam bardziej tego typu pragmatyczne spojrzenie na politykę niż o, o takie oparte na, na emocjach i na, i na takim, mówię, religijnym, czyli wręcz przywiązaniu do, 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 do takich rzeczy i traktowanie ich jako święte. Ponieważ po pierwsze, to z jednej strony to jest bardzo ciekawe, że takie podejście, traktowanie niektórych rzeczy jako święte pojawia się w ludziach samorzutnie, ale jednocześnie wydaje mi się, że taka międzynarodowa organizacja polityczna to chyba nie jest najlepsza rzecz dostawiania jako świętą. I ponownie ja to mówię jako osoba, która w tym momencie nie widzi powodu, żeby tę strukturę opuszczać. No i to właściwie wszystko. To taki bardzo krótki update tego tematu. Oczywiście zapraszam, gorąco zapraszam do dyskusji pod spodem, do przerezentowania argumentów, czy powinniśmy wyjść, czy powinniśmy zostać, dlaczego, i do kulturalnego dyskutowania o tym wszystkim nawzajem. I to chyba tyle. Jeżeli ktoś chce zobaczyć więcej tego typu odcinków, to oczywiście zapraszam do subskrybowania. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć kanał, to zapraszam do na Patronite'a, ponieważ wojna idei nadal w całości jest demonetyzowana i nie wiadomo kiedy i czy to w ogóle wróci. I, i to wszystko. Do usłyszenia. Hej.